Dzień dobry. Witam Państwa. Nazywam się Adrian Leszczyński. Będę miał wykład w tej chwili na temat pochodzenia Słowian według badań genetycznych. Genetyka jest nauką całkiem nową, która wprowadza dużo nowych informacji, jeżeli chodzi o kwestie pochodzenia Słowian. A są to kwestie niezmiernie trudne i niezmiernie kontrowersyjne, ponieważ sierają się różne poglądy na ten temat. I dlatego poproszono mnie o przeprowadzenie wykładu na dzisiejszym festiwalu na temat tego, co ma na ten temat do powiedzenia genetyka. Genetyka jest dopiero na etapie wstępnym, jeżeli chodzi o te badania. One dopiero będą się rozwijały. Jeszcze nie ma ich na dostatecznym poziomie tych badań. Natomiast to, co już zostało odkryte, to Państwu w skrócie wielkim przedstawię na dzisiejszym wykładzie i pokażę pewne bardzo ważne informacje na ten temat. Czy dobrze widać w ogóle zdjęcia tutaj na wyświetlaczu? Jakoś widać, tak? Bo to jest ważne dosyć, także tutaj mamy o dwójkę dzieci ładnych słowiańskich. Potem Państwu powiem na końcu, z jakiego kraju są to te dzieci. Tak, i przejdźmy dalej. Proszę Państwa, ponieważ będziemy mówili o Słowianach, to jednak w dużej części będę też skupiał się z wiadomych przyczyn na Polsce. Jak to wygląda w Polsce? Mamy badania genetyczne, które polegają na tym, że bada się wycinek DNA. Jest to kwas dezoksyrybonukleinowy i tam znajdują się takie, mówiąc prostym językiem, informacje genetyczne przekazywane od przodków do następnych pokoleń. Na tej podstawie można wyróżnić pewne w linii męskiej pewne haplogrupy, tak zwane. Haplogrupy również możemy wyróżnić w linii żeńskiej. I haplogrupy dziedziczone w linii męskiej są dziedziczone z ojca na syna i tak dalej. Tak samo w linii żeńskiej, z matki na córkę, z córki na następną córkę i tak dalej. Także w linii prostej męskiej, w linii prostej żeńskiej. Jeżeli chodzi o linię męską, nazywa się to Y-DNA. Chodzi tutaj o chromosom Y, charakterystyczny dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, mamy tak zwane badania haplogrup mtDNA, czyli badania DNA mitochondrialnego, charakterystycznego dla kobiet. Badania, jeżeli chodzi o haplogrupy, głównie najfajniej to wygląda, jeżeli chodzi o haplogrupy męskie. Bardzo wiele ciekawych wniosków wynika właśnie z badań haplogrup męskich. I tutaj przedstawiłem na tym pierwszym wykresie, na pierwszym slajdzie, jak przedstawiają się te haplogrupy w Polsce. Otóż na każdym etapie rozwoju wykształciły się specjalne takie akurat zapisy kodu genetycznego, właśnie nazwanego, jak już wspomniałem, haplogrupami. I tutaj naukowcy podzielili je według różnych takich nazw. W Polsce mamy najwięcej haplogrupy R1a, 57,5%. Jest to dosyć znaczny odsetek, ponieważ ponad połowa Polaków płci męskiej posiada 57,5% tejże haplogrupy. Na drugim miejscu jest krewniacza do R1a, haplogrupa R1b, której jest 12,5%. Następnie są to dwie haplogrupy związane z I, czyli I1 8,5% oraz I2 7,5%. Na dalszych miejscach jest haplogrupa N 4%, E1B 3,5%, potem jest jeszcze J2 oraz haplogrupa G, które są już w takiej trochę szczątkowej, marginalnej kwestii.
Natomiast no, będziemy więcej mówić właśnie o tych haplogrupach, których jest najwięcej u męskich przedstawicieli wśród Polaków i wśród w ogóle Słowian. Tak przedstawia się tutaj, pokażę na wykresie, na mapkach, jak wyglądają haplogrupy w Europie. Ta pierwsza to jest akurat haplogrupa R1a. Jak widać, ona jest głównie obecna we wschodniej Europie, ale również też dosyć znacząco wyraźna jest ona także w Skandynawii. I tutaj pytanie takie, czy ta haplogrupa jest charakterystyczna dla Słowian? No patrząc akurat na tą mapę, ale jeszcze będą inne mapki, no trzeba powiedzieć, że jednak ona u narodów północnej Słowiańszczyzny dominuje. Północna Słowiańszczyzna, mam tu na myśli Słowian zachodnich i Słowian wschodnich. Pomijam południowych, tych akurat z Bałkanów. I rzeczywiście jest ona dominująca u narodów słowiańskich. Czy ma to jakiś związek z językiem, czy ma to jakiś związek ze wspólnym pochodzeniem? No, wydaje się na pierwszy rzut oka, że tak, ale jeszcze dojdziemy do tego w dalszej części wykładu, przepraszam. Tak przedstawia się też haplogrupa R1b, która, przypomnę, w Polsce jest obecna u 12,5% Polaków. Jak widać, ona najbardziej charakterystyczna jest dla narodów Europy Zachodniej. Głównie akurat zachodnie, te nadatlantyckie wybrzeże Francji, Hiszpanii, Irlandii, Walii, Szkocji. No i również ona dominuje no, w takich państwach jak w państwach germańskich i romańskich, takie jak Niemcy, Holandia, Belgia, również Włochy. Natomiast jak widać na mapce, mniej jest jej w Europie Wschodniej, co nie znaczy, że nie ma jej wcale. No jest oczywiście w Polsce, tak jak powiedziałem, 12,5%. Haplogrupa I1. Jest to haplogrupa związana głównie ze Skandynawią. Akurat w Skandynawii ona jest najbardziej rozpowszechniona, w największym odsetku jest spotykana, ale również w tej Europie tutaj bardziej kontynentalnej i głównie skupia się u wybrzeży Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, czyli głównie charakterystyczna jest dla Europy, dla Skandynawii, na drugim miejscu dla Europy tej bardziej tutaj środkowo-północnej, jakby to można nazwać, i również na Wyspach Brytyjskich. W Polsce, tak jak wcześniej już powiedziałem, dla przypomnienia 8,5%. Kolejna mapka dotyczy również haplogrupy związanej z I, a jest to I2. I tutaj akurat ona najbardziej charakterystyczna i najczęściej spotykana jest na Bałkanach oraz również w Europie Wschodniej. Jak widać na mapie, jest to głównie Ukraina, Białoruś, te tereny, również zachodnie rubieże Rosji. Haplogrupa I, takie dwa małe słowa, uważa się powszechnie, że ludność męska o tej haplogrupie występowała w Europie, no była chyba prawdopodobnie pierwszą, czy jedną z pierwszych grup ludności, które zasiedliły niemal całą Europę w niewielkich grupach rodzinnych. Na początku byli to łowcy zbieracze, później wykształciły się również inne kultury, trochę wyższe. Natomiast no, ta ludność jakby była w Europie jeszcze przed przybyciem, prawdopodobnie, jak się mówi, powszechnie się uważa, indoeuropejczyków, czyli ludności, która posługuje się językami, które dziś nazywamy indoeuropejskimi. Tutaj mamy mapkę, gdzie jest pokazane, jak w Europie dominują poszczególne haplogrupy. I tu również no, widać, bo wcześniej mieliśmy konkretne haplogrupy na każdej mapce, a tutaj mamy na jednej mapie wszystkie haplogrupy przedstawione w takiej kwestii, gdzie jaka dominuje. No to jak widać, cała zachodnia Europa, Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, to tutaj dominuje haplogrupa R1b. W Europie Wschodniej kolor pomarańczowy to jest haplogrupa R1a. Właśnie ta charakterystyczna, najczęściej występująca u narodów słowiańskich.
Na północy ten niebieski kolor to jest I1, tak jak powiedziałem, charakterystyczny dla Skandynawów, oraz I2, która jest charakterystyczna właśnie dla niektórych, nie wszystkich, ale dla niektórych narodów bałkańskich. I to w zasadzie tak to wygląda. Jeszcze warto powiedzieć o haplogrupie N1, kolor żółty, która występuje głównie u narodów ugrofińskich, akurat tutaj Finowie występują, oraz narody występujące w Rosji, i Komi, i różne inne, Estończycy również, narody związane z ugrofinami, oraz także, jak widać na mapie, częściowo mieszając się również wśród narodów bałtyckich, takich jak Łotysze i Litwini. Natomiast no, będziemy skupiać się głównie na tych trzech: R1B, R1A, R1B dla Europy Zachodniej, R1A dla Europy Wschodniej oraz I1 dla Skandynawii i I2 dla Bałkanów. Tutaj jest mapka jeszcze inna, tak żeby to zobrazować, jak to wygląda. Gdzie na pierwszym miejscu, jaka haplogrupa występuje u poszczególnych narodów. No to jak widać, jeszcze raz powtórzę, u takich narodów jak Hiszpania, Francja, również Niemcy, Włochy, Austria, na pierwszym miejscu jest to R1B. U narodów, no głównie słowiańskich, tak? Mamy Rosję, mamy Białoruś, Ukrainę, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, które nie są narodem słowiańskim, ale pod względem językowym, ale również mamy Chorwację i Słowenię. No wszędzie praktycznie poza Węgrami są to narody słowiańskie i tam dominuje R1A. Haplogrupa N występuje u Finów w Finlandii, u Estończyków, Łotyszy i Litwinów. Chociaż tutaj powiem, że z innych opracowań widziałem, że u Łotyszy dominuje jednak R1A, gdzie wyprzedza o 2% haplogrupę N1. No i mamy Skandynawię. Proszę zwrócić uwagę, że Islandia, Norwegia, Szwecja oraz Dania, tam dominuje właśnie ta znana w Skandynawii haplogrupa I1. Oraz mamy Bałkany, gdzie dominuje I2. No to mamy tutaj takie państwa jak Mołdawia, Rumunia, Bośnia, Hercegowina, Bułgaria, Serbia, i właśnie tutaj to ta haplogrupa dominuje. Grecja i Albania, haplogrupa M. Także tak sprawa wygląda. I tutaj szczególnie zwracam uwagę właśnie na tą haplogrupę, która dominuje u narodów słowiańskich, ponieważ no, o tym jest wykład. No, jakiś związek tej R1A jednak jest, tak? Natomiast z góry chcę zaznaczyć, że to, że haplogrupa R1A dominuje u narodów słowiańskich, nie znaczy, że każdy Słowianin posiada tą haplogrupę. Tak samo również idąc w odwrotnym kierunku, nie każdy przedstawiciel czy nosiciel tej haplogrupy jest Słowianinem, tak? Także, żeby to było jasne. Natomiast jakiś związek, korelacja istnieje. Jaka? To za chwilę Państwu jeszcze powiem, skąd się ten związek wziął, skąd się wzięły również haplogrupy inne wśród narodów słowiańskich. To zaraz spróbuję jakoś na poszczególnych przykładach wyjaśnić. I tak, skupiamy się głównie właśnie w tej chwili na R1A. R1A, tutaj głównie oznaczenie jest M417. Jest to jedna z gałęzi, które powstały właśnie od R1A. A trzeba powiedzieć, że około 98-99 przedstawicieli dzisiaj populacji R1A to jest właśnie gałąź M417. Proszę Państwa, tak wygląda drzewo filogenetyczne haplogrupy R1A. Ja nie będę go tutaj omawiał. To są takie dane, które może, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zawsze może zajrzeć na taką stronę jak eupedia.com i tam sobie po prostu dokładnie przejrzeć. Natomiast za chwilę tutaj będzie następne drzewo. Jest to wycinek tego poprzedniego drzewa, gdzie w pewnym momencie istnienia ludności o haplogrupie R1A, te haplogrupy, ta ludność rozdzieliła się jakby na dwie gałęzie. Po lewej stronie, nie wiem czy to widać, o tutaj, jest Z283.
I od tej ludności zaczęły potem powstawać w drodze oczywiście kolejnych pokoleń, kolejne gałęzie, kolejne mutacje, charakterystyczne głównie właśnie dla obszaru Europy. Natomiast po prawej stronie mamy Z93. Jest to gałąź, która głównie w tej chwili dominuje w Azji, wśród ludów głównie mówiących językami aryjskimi, pochodnymi od języków aryjskich. I teraz tak, mamy dwa takie główne podziały właśnie na Z283, od którego pochodzą dalsze gałęzie, oraz Z93, która dotyczy głównie akurat Azji. Czyli Europa po lewej stronie, po prawej mamy Azję. Proszę Państwa, tak wygląda rozkład haplogrupy R1A na obszarze Eurazji. No, można zobaczyć, że bardzo silne nasilenie jest właśnie na obszarze państw słowiańskich i tych graniczących z państwami słowiańskimi, oraz bardzo silne nasilenie jest w Azji, tutaj środkowej, oraz w Indiach północnych. Pytanie, czy ma to jakiś związek, czy narody słowiańskie i narody tutaj związane właśnie z tymi państwami, no, mają jakieś tam jakieś związki. Nie mówię, że stuprocentowe, ale czy jakieś związki są. Idźmy dalej. I proszę, tutaj akurat dominuje w Europie Z282, tak? Natomiast tutaj w Azji Z93. Przeskoczyło mi trochę niechcący. Proszę Państwa, mówiąc o pochodzeniu wspólnym, zanim genetyka się wykształciła jako nauka odrębna, a stało się to pod koniec XX wieku, a w zasadzie nawet na początku XXI wieku, językoznawcy doszli do pewnych ustaleń, że języki słowiańskie są bardzo bliskie, a blisko związane z językami aryjskimi. Na przykład między innymi ze starożytnymi językami dawnych Ariów, takimi jak język awestyjski, znany z Awesty, i język i sanskryt, znany z Wed hinduski, indyjskich. I tam są, tu są takie podane właśnie porównanie słów polskich ze słowami z sanskrytu. Tutaj mi troszeczkę na tym komputerze trochę to się poprzestawiało, natomiast no, mniej więcej podam kilka takich przykładów, ale też moi przedmówcy mówili właśnie o ścisłych związkach językowych. Miał o tym też mówić pan dr Makuch, który nie wiem, chyba jeszcze nie dotarł na ten temat więcej, na temat właśnie podobieństwa, bardzo ścisłego podobieństwa języków słowiańskich z językami aryjskimi, tak? I to są takie właśnie przykłady, nie wiem, czy je czytać, natomiast no, jest bardzo dużo wspólnych słów, które naprawdę są do siebie bardzo mocno podobne. Tutaj są jeszcze słowa, porównanie słów polskich z językami, ze słowami języka palijskiego ze Sri Lanki. I tutaj mamy również, no, podam kilka przykład. Na przykład brat to jest bhata, mówić brawiti, czyli porównać to można ze słowem prawić, drewno daru, szary dał saro, czyli saro i szary to jest podobne słowo, gadać gabati, głosić goseti, gęś hamso. Wiadomo, że wśród niektórych Słowian G czyta się jak H, jak na przykład u Czechów czy u Ukraińców, także jest to też podobne. Zimno, himo, jabłko, jambu, kiedy, kada, kaszel, kaso, kto, ko, kukułka, kokila, kogut, kokuto, tak? Także są to no, bardzo podobne słowa. No i mamy tutaj jakąś pewną korelację, jakiś związek tego, że ludność, w której dominuje haplogrupa R1A, która mówi po słowiańsku, no ma jakiś związek z ludnością o tej samej haplogrupie z Azji, która mówi językami pochodzącymi właśnie od starożytnych Ariów. Czyli jednak w jakimś stopniu można uznać, że jednak istnieje historyczny związek, podkreślam słowo historyczny związek, haplogrupy R1A z językami, z których wywodzi się języki słowiańskie i pokrewne im języki aryjskie w Azji. Czyli można domniemywać, że zanim
starożytni Ariowie o haplogrupie, o dominacji haplogrupy R1A ruszyli na wycieczkę do Azji, tak, gdzie już zostali. Było to około, tak się domniemywa, że było to na jakieś, zaczęła się ta węgrówka około 3000 lat przed naszą erą. To już wówczas u ludności tej wykształcony był język, z których potem powstały języki słowiańskie i pokrewne im języki aryjskie. W trakcie wędrówki, bo również ludność R1A wędrowała ze stepów wschodnioeuropejskich do zachodniej Europy, do Skandynawii, w trakcie tej wędrówki ludność ta napotykała na inną ludność, głównie I1 czy tam I2. No i w wyniku mieszania się następowała jakaś asymilacja, tak? Także tutaj od pewnego momentu można mówić, że w pewnym momencie dziejowym nastąpiła jakaś asymilacja, nastąpiło złączenie się ludności i jedna do drugiej musiała, że tak powiem, jakoś wpłynąć, żeby zasymilować ją do swojego języka. No, dowodem na to, że historyczny związek właśnie ludności o haplogrupie R1A ze słowiańszczyzną i z językami słowiańskimi jest właśnie to, że ta sama haplogrupa występuje w Azji, gdzie również są podobne występują podobne języki do języków słowiańskich. Także no jest, proszę Państwa, bezwzględna korelacja historyczna, tak? Haplogrupy R1A z językami słowiańskimi. Co nie znaczy, że dzisiaj w wyniku różnych przemieszczeń ludności, asymilacji, podboju ludności, wynaradawiania, tak, kulturkampfu, tak, czy różnych innych sytuacji nadzwyczajnych, że przecież nie każdy przedstawiciel rodu R1A zachował swój słowiański język, co jest logiczne i jasne dla każdego, kto po prostu wyciąga jakieś logiczne wnioski z oczywistych faktów. Proszę Państwa, tak wygląda pasztuński mężczyzna. Ja nie wiem, czy dobrze widać, ale fajnie by było, gdyby dobrze było widać, ponieważ... Tak? Można poznać. No, mężczyzna ten mieszka w Azji. Jego przodkowie również od wielu tysiącleci, ale ja tu widzę, że on posiada bardzo silnie niebieskie oczy. Ma takie trochę europejskie rysy twarzy. Zaraz powiem coś o pasztunach. Pójdziemy dalej. Tutaj również jest inny pasztuński mężczyzna, ten pierwszy. On również posiada takie trochę europejskie rysy twarzy, nawet dosyć mocno. Również silnie niebieskie oczy i jasne wąsy, jak widać, i jasne włosy. Tutaj jest chłopiec z Pakistanu, również o niebieskich oczach i blond włosach. Tak wyglądają Azjaci współcześni, niektórzy, bo nie każdy Azjata tak wygląda. A to jest pasztuńska dziewczynka. Ktoś by pomyślał, że tak wygląda dziewczynka z Afganistanu i z Pakistanu. O bardzo jasnych niebieskich oczach i jasnych włosach i jasnej bardzo cerze, tak? Wygląda jak typowa dziewczynka, co najmniej z Polski, jak nie ze Szwecji. Tak wygląda dziewczynka z Afganistanu, z ludu Hazara. Jest to blondynka o jasnych oczach z wyraźnymi cechami mongolidalnymi. Chodzi o oczy. Ma troszeczkę lekko skośne oczy, natomiast oczy są jasne. Na co to jest dowód właśnie tych ludzi? To są potomkowie Ariów o haplogrupie głównie R1A, którzy przybyli do Azji właśnie w okresie między 3000 lat przed naszą erą, a 1500 lat przed naszą erą. I mimo upływu tak dużego czasu, ci ludzie nadal zachowali pewne cechy fizjonomiczne europejskie, środkowo- czy północnoeuropejskie. Zaraz powiem coś więcej na temat właśnie haplogrup związanych właśnie z ludami zamieszkującymi, ludami pochodzącymi właśnie od Ariów w Azji, ale obejrzymy sobie jeszcze kilka zdjęć. Sikhijska dziewczynka z Bangalore w Indiach, również typowo europejski wygląd. Chusta może już nie za bardzo, a tu proszę, jaka ładna pani. Zara Sheikh, pakistańska modelka i aktorka, również ma bardzo silnie europejski wygląd. Kobieta z grupy etnicznej Buruszów,
Hunza, Pakistan, też bardzo ładna pani, chociaż przyznam się szczerze, jej nie powinno być na tym wykładzie, ponieważ akurat lud Hunza, akurat tam jako jeden z nielicznych wyjątków dominuje haplogrupa R1B, a nie R1A, tak jak u pozostałych ludów aryjskich. Ale również ją tutaj pozwoliłem sobie zamieścić. Proszę Państwa, więcej na ten temat ja pisałem w moich niektórych artykułach i tutaj jakby ktoś chciał więcej filmików obejrzeć na temat podobieństw ludności ludności aryjskiej do Słowian, do Europejczyków, to polecam mój artykuł, który ukazał się już bodajże w 2016 roku, dokładnie 16 marca, na portalu Taraka, na którym kiedyś pisałem artykuły. I to jest artykuł pod tytułem Języki słowiańskie, a haplogrupa R1A. Tam również jest przypis, link do pracy naukowej naukowców austriackich, którzy piszą o związkach haplogrupy R1A z nazwami, ze słowiańsko brzmiącymi nazwami pastwisk we wschodnim Tyrolu. Także to również naukowcy z uniwersytetów austriackich i jeden Szwajcar napisali pracę, gdzie łączą właśnie występowanie haplogrupy R1A u współczesnych Austriaków, niemieckojęzycznych już oczywiście, bo już zgermanizowanych, z nazwami pastwisk we wschodnim Tyrolu, które brzmią, mają słowiańską etymologię. I inny mój artykuł, który ukazał się na portalu, na blogu Czesława Białczyńskiego. Jest to krótka historia rodu genetycznego R1A. Tam mniej więcej są te informacje, o których przed chwilą mówiłem, ale one są troszeczkę szerzej tam omówione. Proszę Państwa, jeszcze jedna mapka, jak wygląda haplogrupa R1A w Europie. Tutaj są pokazane procenty. No bardzo silnie występuje ona właśnie w Polsce. Jedna z najwyższych frekwencji jest właśnie w Polsce. Za chwilę będą podane konkretne odsetki w poszczególnych państwach. Zobaczymy, jak to wygląda u poszczególnych słowiańskich ludów. Natomiast mapa niewątpliwie pokazuje, że jednak ta haplogrupa dominuje u narodów słowiańskich, u narodów, gdzie językami urzędowymi czy głównymi językami są języki z grupy słowiańskiej. Haplogrupa R1A w Europie. No i tu już konkretne przykłady. Najwięcej w państwach, czy u narodów, bo może akurat Łużyczanie nie mają swojego państwa. Najwięcej wśród narodów i państw słowiańskojęzycznych jest u Łużyczan. 65%, czyli bardzo wysoki odsetek. 2/3 ludności. Później Polska 57,5%, Białoruś 51%, Rosja 46%, Ukraina 44%, Słowacja 41,5%, Słowenia 38%, Czechy już trochę mniej spada, 33%, Chorwacja 24%, ale nadal w tych narodach, mimo że ten odsetek już spada poniżej 50%, jest ta haplogrupa na pierwszym miejscu wśród pozostałych wszystkich innych. Państwa niesłowiańskojęzyczne. Łotwa 40%, Litwa, tam dosłownie Łotwa i Litwa to mniej więcej podzielone są na pół, między N1C a R1A. Estonia 32%, Mołdawia 30,5%, Węgry 29,5%, Norwegia 25,5%, Islandia 23%, Austria 19%, Rumunia 18% i tam niżej są również Niemcy, gdzie jest 16%. Za chwilę troszeczkę więcej powiem na temat Niemiec. Nie będę omawiał tych państw, skąd się ta haplogrupa wzięła w tych poszczególnych państwach i dlaczego one nie mówią po słowiańsku. Jest to jakby kwestia odrębnego tematu. Natomiast skupię się dalej przy słowiańszczyźnie. Jeszcze po drodze, dosłownie wczoraj czy przedwczoraj wkleiłem ten slajd jeszcze tutaj, żeby pokazać też Państwu dla przykładu, jak wygląda, jak się rozkłada haplogrupa R1A u niektórych plemion i ludów aryjskich w Azji. Według pracy Sharma z zespołem w Indiach, w kaście Braminów, są to wszystkie te tutaj podane ludy, są to ludy mówiące właśnie językami aryjskimi, indoaryjskimi czy irańskoaryjskimi, w każdym razie językami indoeuropejskimi, tak? Kasta Braminów, tutaj według pracy Sharmy, jest 72% aż, czyli bardzo wysoki odsetek.
A trzeba pamiętać, że kasty poszczególne właśnie w tym systemie hinduskim skupiały się na tym, żeby nie mieszać ras. No taka była tam zasada, taka była tam polityka, więc jeżeli nie mieszano, no to ten odsetek, proszę popatrzeć, że jest bardzo wysoki. Dlatego jest on tam bardzo wysoki, ponieważ są to no jak najbardziej czystej krwi Aryjczycy, którzy akurat w tych kastach występują. Kasta Braminów z Indii, ze stanu Bihar, 61%. Także bardzo wysoko. Wyższy odsetek R1a niż w Polsce. Plemię Dawoodi Bora w Indiach, 54%. Pasztunowie z Afganistanu, czyli przed chwilą oglądaliśmy zdjęcia, jak wyglądają Pasztunowie. Niektórzy z nich bardzo mocno przypominają właśnie środkowych i północnych Europejczyków. I mamy tutaj aż 51% odsetku R1a. No jest jakiś związek. No i jakby nie patrzeć, jest to jakiś związek, że jednak ludy pasztuńskie mówiące językami indoeuropejskimi, pochodzące z Europy, mają wysoki odsetek haplogrupy R1a, czyli jest jakiś ich związek zarówno pod względem genetycznym i pochodzenia wspólnego ze Słowianami z Europy, jak i również związek ich bardzo blisko pokrewnych języków, które są bardzo bliskie językom słowiańskim. Idziemy dalej. Kasta Braminów z Indii, stan Himachal Pradesh, 47%. Pasztunowie z Pakistanu, trochę mniej niż w Afganistanie, ale to również wysoko, bo 45%. Pazwanowie, Indie, stan Bihar, 41%. Gujarowie, Indie z rejonu Kaszmiru, 41%. A więc również wysoko występuje tam haplogrupa R1a. I również ludy te zachowały indoeuropejski, satemowy język pochodzenia aryjskiego, bardzo bliski słowiańskim językom. Przechodzimy do naszych sąsiadów, Niemcy. W Niemczech haplogrupa R1a występuje no w niewielkim odsetku, bo jest to 16%, jest bodajże na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o występowanie haplogrup. W Austrii jest to troszeczkę wyżej, 19%. Ale co charakterystyczne, w Niemczech Zachodnich ten odsetek jest zaledwie na poziomie 9%, w Niemczech Południowych 9,5%, w Niemczech Północnych 22%, natomiast we wschodnich Niemczech 24%. Czyli im bliżej narodów słowiańskich, tym odsetek jest wyższy. A trzeba pamiętać, że jednak Niemcy Wschodnie i również Północne to w dużej mierze tereny należące dawniej, jeszcze nie tak dawno, do Słowian. Słowianie Puławscy, Słowianie Związek Wieletów, Obodrzyców, także nawet również w Szlezwiku, Holsztynie mieszkali Słowianie. I tutaj no pokazuje, że jednak jakiś związek, ten odsetek pokazuje, że jednak jakiś związek jest słowiańszczyzny z haplogrupą R1a, tak? Także podkreślam, związek jest, co nie znaczy, że każdy Słowianin posiada tą haplogrupę i nie każdy przedstawiciel R1a jest Słowianinem, tak? Żeby to było też jasne, ponieważ mieliśmy, tak jak powiedziałem, mieszanie ludności, asymilację, mieliśmy również różne procesy, które każde trzeba by było z osobna omawiać i analizować, dlaczego tak się, a nie inaczej stało. Dobrze, idziemy dalej. Można tutaj domniemywać na tej podstawie właśnie, że Niemcy Wschodni i Niemcy Północni w jakimś tam dosyć sporym odsetku są to zniemczeni Słowianie. No i takie też fakty wynikają no, z historii, z faktów kronikarskich, zapisów i z tego, co wiemy, jak Niemcy podbijali ziemię Słowian Puławskich. Mapka najbardziej fajnie to wszystko obrazuje. No tutaj sprawa jest jasna. No im dalej na wschód, im bardziej na wschód, tym zwiększa się odsetek haplogrupy R1a. Szczególnie wysoki on jest w tym rejonie, a więc na Łużycach, gdzie tak jak powiedziałem, wśród rodowitych Łużyczan, którzy do dzisiaj jeszcze zachowali poczucie swojej słowiańskiej odrębności od reszty Niemców, występuje aż na poziomie 65%, a więc wyżej niż posiadają tą haplogrupę Polacy. Również Austria Wschodnia, gdzie również wiele z tych miast i terenów należało wcześniej do Słowian. Także no, jest tutaj jakaś pewna korelacja występowania tej haplogrupy R1a w Niemczech.
i tego, gdzie do niedawna mieszkali Słowianie mówiący po słowiańsku. Idziemy dalej. Teraz konkretne występowanie tej haplogrupy w Niemczech oraz w Austrii. Serbo-Łużyczanie, jak już dwa razy powiedziałem, ale powtórzę trzeci raz, 65%, wysoki odsetek. Górny Śląsk, który przed jeszcze II wojną światową należał do Niemiec, tu jest akurat dane sprzed 1914 roku, na poziomie 63% haplogrupy R1a, a wiadomo, że jeszcze przed wojną polskość na Górnym Śląsku była bardzo silna, tam bardzo dużo mieszkało akurat Polaków, Ślązaków, tak, o słowiańskim pochodzeniu. Miasto Brandenburg, to tu również dane sprzed 1914 roku, 50%, również bardzo wysoki odsetek. Miasto Brandenburg to była stolica dawniej Branibur albo też Brenna, stąd wzięła się nazwę Brennaburg, z czasem przekształcona na Brandenburg, również słowiański dawny gród. Dolny Śląsk przed 1914 rokiem, 48%, można domniemywać, tam jeszcze w XIX wieku spora część Dolnego Śląska, łącznie z okolicami Wrocławia, była polskojęzyczna, o czym mało kto wie. W którym wieku była polskojęzyczna? W XIX wieku. Jeszcze jest w jednym artykule moim mapka, gdzie jest dokładnie pokazane, jak zanikał język na Dolnym Śląsku. Jeszcze w połowie XIX wieku wioski wokół Wrocławia, jak na przykład Kęty są miasteczkiem i inne miejscowości właśnie w tamtym regionie były polskojęzyczne. Mówiło się polskojęzyczne, nie słowiańskojęzyczne. Prusy Wschodnie przed 1914 rokiem 45,2%. Wśród Prus Wschodnich całe Mazury były w 90% polskojęzyczne. Jeszcze przegraliśmy tam plebiscyt i za Niemcami głosowała ludność, która w domu mówiła po mazursku, po dialektem mazurskim języka polskiego. Natomiast przekłada się to na ich słowiańskość właśnie w postaci m.in. tego występowania haplogrupy R1a. Graz. Dawne miasto zwane po słoweńsku Gradec, czy po polsku Grodziec. Stąd się wzięła austriacka nazwa. Współcześnie prawie 43% haplogrupy R1a. Dessau-Roßlau przed 1914 rokiem. To takie miasto 100-tysięczne, które mieści się na południe od Berlina w stronę na Lipsk. 43% prawie. Chemnitz. Czyli po polsku Kamienica, czysto słowiańska nazwa, przed 1914 rokiem 40%. No i tutaj dalej Drezno, współcześnie 32%, Rostock 32%, Halle 30% i tak dalej, i tak dalej. Berlin współcześnie 24%, Saksonia 22%, to jest akurat wcześniejsza data. Tutaj jak występuje odsetek haplogrupy R1a w niektórych polskich regionach i u polskich grup regionalnych. Wszystkie próbki są współczesne. Dla przypomnienia, w Polsce występuje na poziomie 50 R1a, występuje na poziomie 57,5%, ale najsilniej występuje na polskim Spiszu, jest to aż 73%, bardzo wysoki odsetek tejże haplogrupy. Kaszubi 63,4%, Małopolska 63,2%, u Kurpiów 61% ponad, Kociewiacy 56%, Wielkopolska 55% w zaokrągleniu. Także tak to wygląda w niektórych regionach Polski występowanie tejże haplogrupy. Idziemy dalej. To jest mapa, którą stworzył rosyjski naukowiec Oleg Balanowski, jak niektórzy mówią, mapa uogólnionego krajobrazu genetycznego zachodnich i wschodnich Słowian na podstawie haplogrup chromosomu Y. I tutaj chodzi nie tylko o haplogrupę R1a, ale w ogóle o wszystkie haplogrupy, jak one są powiązane w obrębie słowiańszczyzny. No proszę Państwa, na tej mapie, ja nie wiem, czy dobrze widać, bo ja dobrze widzę tutaj z tej odległości, ale widać wyraźnie, że jednak jest silne pokrewieństwo między narodami Słowian północnych, tak jak mówiłem wcześniej. Pomijam tutaj akurat Bałkany.
i że te wspólne nasze korzenie przekładają się również na występowanie wspólnego, podobnego języka, tak? Na pochodzenie językowe i pochodzenie genetyczne jest tutaj powiązane ze sobą akurat. Zobaczmy, jak to dalej wygląda. To jest akurat, sprawa dotyczy właśnie Słowian. A tutaj najsilniejsze podobieństwo do Polaków. No akurat ja tutaj widzę z tej odległości, nie wiem jak państwo, ale akurat Polacy są bardzo silnie ze sobą tutaj spokrewnieni według tej mapy, ale również część Słowaków i Morawian i również Węgrów północnych są silnie tutaj z Polakami bardzo związani pod względem właśnie genetycznym. Tak nieco mniej Słowianie wschodni, ale również jest widoczne to podobieństwo. Jest to podobieństwo genetyczne. Czyli no mamy jakieś tutaj pokrycie, natomiast dosyć wyraźna granica jest między Polską a Niemcami genetyczna w tym momencie, tak? Ponieważ mimo występowania silnie haplogrupy R1a na terenie Niemiec, to jednak tam dominują inne haplogrupy, które ze Słowiańszczyzną nie są za bardzo związane, a można domniemywać, że jest to ludność napływowa, która napłynęła na tereny słowiańskie od, począwszy od wczesnego średniowiecza aż po czasy nowożytne, czy nawet XX wiek. Czyli no mamy pewną tutaj korelację na podstawie tych dwóch map Olega Balanowskiego, związków między genetycznym pochodzeniem a językami. Idziemy dalej. Tutaj taki cytat pozwoliłem sobie wstawić. Genetyczna, językowa i geograficzna jedność zachodniej i wschodniej Słowiańszczyzny wykazana na podstawie serii 9 kart, bo tych mapy było więcej niż tylko te dwie, które ja tu zamieściłem, oraz karty uogólnionej dla wszystkich Słowian jest jasna i przekonująca. Czyli mamy genetyczną, językową i geograficzną jedność zachodniej i wschodniej Słowiańszczyzny. No takie są po prostu fakty naukowe. Jeżeli ktoś twierdzi coś innego, to po prostu opowiada bajki, to po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć na ten temat. Albo ktoś, kto nie rozumie bądź nie chce zrozumieć genetyki, bo ja spotykam się z różnymi opiniami na ten temat w internecie. No i widzę, jak pewni amatorzy z uniwersytetów próbują do tych naukowych faktów podchodzić. To powiedział Olek Balanowski, doktor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Geografii Genomicznej Instytutu Genetyki Ogólnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Za chwilę będziemy mówić o niektórych innych pracach naukowych, innych naukowców z innych państw. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. Najbardziej, bo dużo rozmawialiśmy na temat haplogrupy R1a, która no, historycznie jest związana z językami słowiańskimi. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, wśród Polaków i innych Słowian występują również inne haplogrupy. Skąd one się wzięły? Haplogrupa I1 oraz I2 jest sprawa dosyć jasna. Pomijając późniejsze migracje, to jednak te haplogrupy występowały na terenie Polski jeszcze w okresie naprawdę dawnych lat, około, nie wiem, nawet może i 8 tysięcy lat przed naszą erą występowały, może nawet wcześniej. Także jeszcze przed najprawdopodobniejszym przybyciem tutaj ludności mówiącej językami z rodziny indoeuropejskiej. I oni tu mieszkali. Z czasem te tereny zostały najechane przez ludność o haplogrupie R1a, która narzuciła im te języki, tak? Podobnie było, jeżeli chodzi o inne haplogrupy, które też tu występowały w momencie powstawania rolnictwa. Mam tu na myśli te haplogrupy, które występują w takich szczątkowych odsetkach, czyli haplogrupa głównie G oraz E. A także R1b, która występowała tutaj, no przybyła prawdopodobnie razem z R1a, bądź nawet może i wcześniej, bądź troszeczkę później. Natomiast ona również nie występowała, ponieważ nie występowała w dużym odsetku, to została wchłonięta przez ludność dominującą, tak? Nastąpiła tak zwana asymilacja, tak? Czyli narzucenie języka ludności o innym pochodzeniu, o innych haplogrupach. Ponieważ nastąpiło to dawno, dawno temu, więc wobec tego już przez te ileś lat ta ludność o innych haplogrupach zdążyła się wtopić w resztę, w dominującą większość i u schyłku, u starożytności była już integralną częścią ludów słowiańskich, tak? Stąd się wzięła
stąd się wzięły te inne haplogrupy u Polaków i u innych Słowian. Proszę Państwa, i taka zaskakująca informacja. Najbardziej specyficzne polskie subklady, które występują u Polaków w bardzo wysokim odsetku, no to akurat na pierwszym miejscu jest pewna mutacja Y6340 haplogrupy I1A. Także nie R1A, ale I1A. Ona występuje, frekwencja jej w Polsce wynosi, jest to 2,1 populacji Polaków nosi tą akurat haplogrupę, mutację, tą gałąź, a indeks koncentracji w Polsce rzadko występuje między 79 a 99%, czyli praktycznie każdy nosiciel tej mutacji Y6340 jest Polakiem, można powiedzieć, tak? Na drugim miejscu jest również nie R1A, ale R1B. Tu już nie będę czytał tego długiego oznaczenia. Powiem w skrócie Z17913. I tu również występuje ona zaledwie 0,4 męskiej populacji Polaków. Posiada tą mutację, ale w Polsce występuje ona na poziomie aż 68-100%. Czyli tutaj również prawie każdy nosiciel tejże mutacji jest Polakiem. W większości praktycznie, jak spojrzymy, czyli tutaj mamy ścisłe powiązanie akurat tych innych mutacji, innych haplogrup z polskością, z narodem polskim. Dopiero na trzecim miejscu jest R1A i tutaj konkretnie chodzi o mutację Y2905. Frekwencja w Polsce 4,3% populacji męskiej Polaków nosi akurat tą gałąź, tak? Natomiast indeks koncentracji no między 68 a 91%, czyli też praktycznie nawet w najlepszym wypadku na 10 osób aż 9 z nosicieli właśnie tej gałęzi mieszka w Polsce. Więcej to są akurat dane ze strony Petera Gwoździa, amerykańskiego genetyka polskiego pochodzenia. I tutaj na dole jest nawet link do tej strony, z której te informacje pochodzą. To jest tak gwoli ciekawostki. Tutaj czegoś nie ma. Nawet nie wiem, co tu jest, ale miejmy nadzieję, że nic ważnego. Aha. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do próbek kopalnych. Otóż w tej chwili ta część wykładu dotyczyła współczesnego występowania haplogrup i różnych gałęzi w Polsce. Natomiast bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o pochodzenie Słowian, jest to, czy faktycznie ludność, która tutaj mieszkała kiedyś, jest biologicznie związana z Polakami. Czy faktycznie my jesteśmy jako Polacy potomkami biologicznymi tej ludności, która tutaj kiedyś mieszkała? Według dominującej w Polsce i na świecie teorii allochtonicznej mieszkała tu kiedyś pewna ludność, prawdopodobnie, jak oni twierdzą, germańskiego pochodzenia, czy jakiegoś innego, bo różne koncepcje się ścierają, która w IV wieku opuściła tę ziemię. Przez 200 lat, a nawet jak mówi jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, 300 lat trwała tutaj pustka osadnicza. Tak? No, dla mnie nonsens, ale dobrze, mówię jak to wyglądało. Były to puste ziemie. Tam kilku może zostało jakichś ludzi, którzy nie zdążyli uciec stąd. Tak? Uciekli. Ta ludność cała wybyła stąd, a w miejsce jej przyszła zupełnie nowa ludność, zupełnie nowa. No i teraz tak, żeby zbadać zasadność tej teorii, trzeba wykopać z ziemi kości tej dawnej ludności, przebadać jej DNA, stwierdzić, jakie to są haplogrupy, stwierdzić też dane autosomalne, zaraz powiem dwa słowa, co to oznacza, i zbadać, czy faktycznie ta ludność dawna, której kości tu pozostały, jeszcze która mieszkała tu do IV wieku, czy faktycznie ona nie ma żadnych związków biologicznych ze współczesnymi Polakami, ze współczesnymi Słowianami zachodnimi. No i te badania, z żalem muszę stwierdzić, są na bardzo niskim, wręcz niedostatecznym poziomie. Natomiast coś już na ten temat udało się ustalić i o tych bardzo jeszcze
słabych, małych ustaleniach. Państwu w skrócie teraz opowiem. Tu są kopalne próbki YDNA z terenu Polski. I tutaj tak mamy. Najstarsze są to próbki I2, haplogrupy I2 z Kieszkowa. I jest to okres rok 3400 przed naszą erą do 2800, ponieważ ustalanie wieku nigdy nie jest tak dokładnie precyzyjne, ustala się pewien przedział, z którego pochodzić może dana próbka. W dalszej kolejności są to również próbki I2, mamy R1B, mamy próbkę G niepewną, próbkę J, tutaj spod z dzielnicy Wrocławia z Jagodna, R1B. No R1A pojawia się dosyć późno, bo około roku 2286. Są to łęki małe w zachodniej części Wielkopolski, koło Grodziska Wielkopolskiego. Oprócz tego pojawiają się dwie próbki, ja tutaj akurat przedstawiłem jedną, z Rogalina, to jest powiat chrubieszowski tuż przy wschodniej granicy Polski, oraz z Górz Storzyna koło Włocławka. A jest to rok już 1953, tak w zaokrągleniu. No i jaki z tego wniosek? No jednak, że występuje tutaj haplogrupa R1A, czyli ta łączona dosyć mocno, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, ze Słowiańszczyzną, już na długo przed tym mitycznym VI wiekiem, w którym rzekomo ludność słowiańska miała tutaj przybyć. No te wykopaliska jeszcze niczego w 100% nie przesądzają, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Natomiast już jakiś obraz dają, ale na szczęście troszeczkę mało jest tych próbek z terenu Polski. No w tej chwili prowadzony jest projekt przez tak zwanych symfoników z Poznania i no mają się ukazać te badania, wszyscy niecierpliwie na nie czekają, gdzie ma być kilkadziesiąt, czy może nawet ponad 100 próbek, nie wiem ile, bo te informacje się co chwilę zmieniają. Natomiast ma być tych próbek dosyć dużo z dawnych czasów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie te próbki tych dawnych mieszkańców tych ziem mają coś wspólnego ze współczesnymi Polakami, czy nie mają, to się okaże. Ale mamy próbki z państw sąsiadujących z Polską, w bliższym i dalszym sąsiedztwie. I tu akurat przedstawiłem, wszystkie próbki są R1A. Proszę bardzo. No akurat pominę pierwszą próbkę, bo to jest próbka z Aleksandrii na Ukrainie, najstarsza, około 5000 lat przed naszą erą, także bardzo stara, ale mamy próbkę drugą w kolejności z Berger Heinfeld w Niemczech z roku 2829 przed naszą erą. Kolejne próbki R1A, to są wszystko próbki R1A, Tiefbrunn w Niemczech, Kindelose w Danii, Wiby, Szwecja, również trzecie tysiąclecie przed naszą erą, Gyvakaraj, Litwa, Oilau, tu są słynne próbki z jaskini w Oilau w Niemczech, w Saksonii, czy Saksonii-Anhalt chyba dokładnie, trzy próbki, próbka również ze Szwecji, Ölsund, i również kilka próbek z Esperstedt w Niemczech. Wszystkie próbki z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Także no, później mamy również próbki z Litwy, Niemiec. Jak ktoś by chciał dokładnie widzieć tą tabelkę, to pod każdym moim artykułem w internecie jest adres mailowy. Kto chce, może napisać, to mu prześlę. Nawet mogę przesłać ten cały wykład, który tutaj przeprowadzam, jeżeli to kogoś interesuje. Idźmy dalej. No znowu tutaj czegoś nam brakuje. Problemy techniczne ze względu na to. Aha, no tutaj nie ma ważnych informacji. Proszę Państwa, tutaj były informacje, nie ma tutaj tego, nie wyświetla się akurat, ale chciałem dwa słowa powiedzieć na temat badania nie tylko haplogrup męskich, ale również żeńskich. Otóż jeżeli chodzi o haplogrupy żeńskie, to również polscy naukowcy przeprowadzili badania tych próbek. Jest to podobno łatwiejsze badanie niż w przypadku haplogrup męskich. I zbadano te próbki i te DNA dawnych mieszkanek Polski i mieszkańców też. I wyszło, że jeżeli chodzi o geny żeńskie, te dziedziczone właśnie w liniach żeńskich, to tutaj wymienię nazwiska
kilku polskich naukowców no stwierdzili jasno, że istnieje ciągłość zamieszkania ziem polskich między właśnie tymi dawnymi mieszkańcami, których próbki zbadano jeszcze z czasów przed naszą erą oraz z czasów od I do IV wieku, a współczesnymi Polakami. Czyli no jednak istnieje pewna ciągłość osadnicza, jak podważająca tą dominującą teorię w nauce, że nastąpiła wymiana ludności. No nie, no przepraszam bardzo, ale no akurat ci genetycy, a mowa tutaj o profesorze Tomaszu Grzybowskim z Bydgoszczy, jak i również o pani doktor Anię Jura z Poznania, czy ostatnio ukazała się praca doktorska Magdy Lewandowskiej z Łodzi, i wszystkie te prace jasno mówią, że istnieje ciągłość zamieszkania ziem polskich przez tę samą ludność. Czyli nie było żadnej wymiany, żadnej pustki osadniczej, żadnych tego typu mitów, które opowiada się na polskich o zgrozo uniwersytetach. Oprócz tego są jeszcze tak zwane, oprócz badania linii męskich, jak i linii żeńskich, badane jest tak zwane autosomalne DNA. Na czym to polega? Polega to na to, jest to sprawa dosyć skomplikowana, ale oprócz tego, że każdy z nas ma ojca, ojciec miał ojca, ojciec ojca i tak dalej. I oprócz tego, że każdy ma matkę, a ta matka ma swoją matkę, ta matka ma znowu swoją matkę, to mamy również badania również tych gałęzi innych. Czyli każdy z nas ma dwoje rodziców, czterech dziadków, ale już ośmiu pradziadków, tak? Dobrze mówię? Potem w następnym pokoleniu ta liczba wzrasta znowu razy dwa i właśnie badania autosomalne badają różnych właśnie wszystkie wycinki możliwe, jak najwięcej możliwości właśnie z przodków. Zbiera się te informacje i te informacje statystycznie w jakiś tam sposób na podstawie kalkulatorów, które są opracowane przez naukowców, genetyków i informatyków, obliczają procentowe możliwości pokrewieństwa, tak, z poszczególnymi współczesnymi czy też innymi grupami genetycznymi, grupami narodowymi czy nawet rodzinnymi można to robić, tak. I na podstawie badań autosomalnych no wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj koledzy wcześniej opowiadali o bitwie pod Dołężą, między innymi Adam, chyba ty też opowiadałeś, tak, o bitwie pod Dołężą na terenie wschodnich Niemiec, to jest dzisiaj Mecklenburgia, jest to w linii prostej jakieś 100 km, może 80 km na zachód od Szczecina. W roku 1250 przed naszą erą miała miejsce bitwa między jakimiś starożytnymi ludami. I tam w bagniskach wykopano bardzo dużo kości tych wojów, przebadano te kości, wyróżniono część próbek, nie podano ich haplogrup, co jest troszeczkę dla mnie zastanawiające i troszeczkę no, nie oddaje pełni obrazu tego, jak wyglądał profil genetyczny tych wojów, natomiast zbadano ich pod kątem autosomalnym. I niemiecki naukowiec w swojej pracy doktorskiej, Christian Zell, tak się nazywa, z Uniwersytetu w Moguncji, napisał pracę, wydaną w zeszłym roku bodajże, gdzie pokazał, jak wygląda podobieństwo autosomalne tych dawnych wojów. Bodajże było zbadanych chyba 20 kilku czy 30 kilku tych wojowników do współczesnych narodów europejskich. No i wyszła rzecz bardzo, bardzo ciekawa i zaskakująca i bardzo przykra dla środowiska allochtonistów, ponieważ ci wojowie z 1250 roku przed naszą erą najbardziej pod względem biologicznym, genetycznym są podobni do Polaków współczesnych. No jest to szok w takim środowisku, także no pytanie zasadnicze, gdzie ta wymiana ludności między IV a VI wiekiem naszej ery? I idźmy dalej. I tak wygląda mapka. Oprócz tego blogerzy zajmujący się genetyką, którzy są biegli w tych tematach, zrobili swoje mapki. No i tak wyszło mniej więcej podobieństwo tych wojów z Welcina. To jest miejscowość Welcin, zresztą też mająca słowiańską etymologię. Tutaj znajduje się ta miejscowość. I tu jest podobieństwo tych wojów z tej bitwy do współczesnych grup narodowościowych.
najbardziej właśnie do grup związanych właśnie z zachodnią Polską, a tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że są to również, nie tylko chodzi o współczesnych Polaków, ale również o tych przedwojennych Niemców, którzy zamieszkiwali te ziemie. Czyli w dużej mierze, tak jak widzieliśmy na podstawie wcześniejszych slajdów, zgermanizowanych Słowian. Oprócz tego bardzo silne podobieństwo do Polaków z Wielkopolski, z Kujaw, z Pomorza Gdańskiego, ze Śląska, jak i również do Czechów słowiańskojęzycznych, a również w jakimś stopniu do Austriaków, do Węgrów oraz do Słoweńców. No, tak jak powiedziałem wcześniej, Austriacy na mapkach wyszło, że w głównej mierze są, w dosyć dużym odsetku są zgermanizowanymi Słowianami. Natomiast co do pozostałych narodów, nie ma wątpliwości, że są akurat słowiańskie. Proszę również zwrócić uwagę, jak bardzo genetycznie różnią się Niemcy wschodni od Niemców zachodnich. Czyli dawni połabianie słowiańscy od tych faktycznych Niemców pierwotnych. No i, że tak powiem, no sprawa tutaj jest dosyć bardzo oczywista, że jednak istnieje jakiś związek zamieszkania dawnych ziem polskich przez ludność i ich związek ze współczesnymi biologicznie, ze współczesnymi Polakami, Słowianami zachodnimi. Idziemy dalej. To jest jedna z próbek z tych 20 czy 30 próbek. Jest to próbka o nazwie WES-58. I to jest podobieństwo tej próbki do współczesnych narodów. Proszę zwrócić uwagę, że głównie właśnie jest ona podobna do Polaków, w jakimś tam stopniu do Niemców wschodnich, tak? Częściowo też do Ukraińców, ale już znacznie mniej do Niemców. Tutaj dominuje akurat kolor czerwony. W jakimś tam stopniu również pokrywa się ona z kulturą ceramiki sznurowej, a kultura ceramiki sznurowej również związana jest z ekspansją rodu R1A w Europie. O tym nie mówiłem, może przy innej okazji, ale tylko tak jednym zdaniem o tym wspominam. No proszę zwrócić uwagę, że akurat no, podobieństwo tej próbki do Słowian, zarówno głównie zachodnich, ale też w jakimś stopniu wschodnich, bo i tu widzimy na mapie i Ukraińców, i Białorusinów, i Rosjan, jest wyraźne. Tak? Także no, jest jakiś związek między tą dawną ludnością mieszkającą tu w odległej starożytności do współczesnych narodów słowiańskich. I kolejna próbka, WES-15, właśnie ze stanowiska nad Dołężą. No również, no tu widać wyraźnie podobieństwo właśnie do narodów słowiańskich i do wschodnich Niemców, czyli zniemczonych w dużej części Słowian Połabskich, tak? Części Słowacy, częściowo Austriacy, częściowo Węgrzy, gdzie również Panonia, jak wiadomo, zamieszkała, była przez Słowian i od średniowiecza podbita przez Madziarów ugrofińskich, no i w jakimś stopniu również zmadziaryzowani są to Słowianie, tak? Natomiast no, silne podobieństwo do narodów słowiańskich no, jest uderzające. Idziemy dalej. Tutaj jest podobieństwo autosomalne próbek tak zwanej RIZE-598 i BR2. Otóż oprócz stanowiska w Welcinie w Niemczech, również przeanalizowano niektóre próbki z innych państw. Akurat ta pierwsza, 598, pochodzi tuż przy granicy z Polską z terenu Litwy, niedaleko Suwałk. Jest to próbka Sturloiszke, tak się ta miejscowość nazywa, o ile dobrze wymawiam. I tam zbadano osobnika, również pochodzącego bodajże chyba z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, który najbardziej podobny jest, i tutaj fajnie przeprowadził jeden z blogerów genetycznych badanie, bo podzielił Polskę, zbadano podobieństwo tej próbki do różnych narodów i wyszło, że najbardziej jest podobna również do Polaków, tak? Z terenu Litwy, tuż przy granicy z Polską. Podzielił on Polskę na regiony i wyszło mu, do jakiego regionu najbardziej jest podobna, do których Polaków, z którego regionu jest najbardziej podobna ta próbka. No jeżeli chodzi o tą próbkę z Litwy, to najbardziej jest ona podobna do mieszkańców Suwalszczyzny. A więc tych samych, tych najbardziej położonych, którzy mieszkają dzisiaj najbliżej, gdzie znaleziono tą próbkę. Na drugim miejscu są mieszkańcy Podlasia, na trzeciej Mazowsza, czyli dosłownie
obszarów bardzo blisko znalezienia tej próbki. Czyli jaki wniosek z tego? Wniosek taki, że ludzie siedzą na swoich tyłkach, za przeproszeniem, od dawien dawna i owszem, są migracje, są emigracje, ale jednak większość od tamtej pory siedzi w tym samym miejscu, tak? Od drugiego, pierwszego tysiąclecia przed naszą erą po dzisiaj dzień. Także nie wiem, gdzie tutaj panowie profesorowie z Uniwersytetu Głównie Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego widzą wymianę ludności, jakieś bardzo silne wędrówki ludów. Owszem, wędrówki ludów były, ale migrowała mniejszość, a nie większość. Te nowoczesna nauka podważa te różne dogmaty, te różne mity, które funkcjonują, które pochodzą z XIX wieku i są dzisiaj kuszone na uniwersytetach i naświetla w sposób nowy pewne fakty i pewne pokazuje zupełnie historię w innym świetle, niż do tej pory ją pojmowano. Próbka BR2 z Węgier. Jest to północno-wschodnia część Węgier. Znaleziono tą próbkę w miejscowości Ludasz i też zbadano, do kogo najbardziej podobny jest ten osobnik znaleziony, kości tego osobnika. No, wyszło pod względem genetycznym również do Polaków. I co ciekawe, i to jest bardzo ciekawe, za chwilę będzie mapka, która będzie to pokazywać, zbadano również podobieństwo do konkretnych regionów Polski i wyszło, że najbardziej ta próbka jest podobna do współczesnych mieszkańców południowej Polski. Oprócz tego do mieszkańców Podkarpacia, bo Podkarpacie jakby wyłączono z tej południowej Polski. A na trzecim miejscu są to mieszkańcy województwa, są to mieszkańcy Górnego Śląska. Także również wszystkie te Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie to i Górny Śląsk, są to mieszkańcy południowej Polski. Jaki z tego wniosek? No najbliżej akurat genetycznie są podobni ci, którzy najbliżej mieszkają z miejsca znalezienia tej próbki. Tutaj mam taką mapę, która pokazuje właśnie próbkę z Welcina we wschodnich Niemczech i do kogo są najbardziej podobni właśnie ludzie, no z zachodniej Polski i ze wschodnich Niemiec do tej próbki akurat znalezionej w Welcinie. Próbka BR2 tutaj na Węgrzech. Najbardziej są podobni właśnie do mieszkańców tych tutaj tego regionu. A próbka z Suwalszczyzny Rize 598 do mieszkańców Suwalszczyzny, Podlasia i Mazowsza w dalszej kolejności. Pokazuje to, co powiedział wcześniej Oleg Balanowski, że istnieje bardzo silna zależność między genetyką, a właśnie geografią. W tym przypadku nie można do końca powiedzieć, że między genetyką, geografią, a językiem, bo tutaj troszeczkę języki się pomieszały na przestrzeni wieków. Natomiast no, istnieje tutaj oczywisty wniosek, że jednak no, Polacy, którzy są podobni do tych osobników znalezionych właśnie na tych stanowiskach, no jednak mają bliskie podobieństwo, to podobieństwo regionalne. Wniosek z tego oczywisty, że nie mogli przybyć tutaj w wieku VI, tak jak to się głównie podaje, tylko po prostu genetycznie są tutaj od dawna. Natomiast kwestia języka już omówiłem wcześniej, że jednak pod względem genetycznym jednak ten ród R1A ściśle łączy się historycznie, podkreślam to słowo, historycznie z językami słowiańskimi, tak? Z czasem oczywiście część ludności podbitej przeszła na słowiańszczyznę, część ludności R1A jakoś ten język zatraciła, bo inna ludność ją podbiła, natomiast jakaś historyczna więź istnieje, historyczna korelacja. Wnioski z tego takie, że no jednak teoria autochtoniczna jest dużo bardziej bliższa prawdy, jeżeli chodzi o pochodzenie Słowian, że jednak jesteśmy pod względem biologicznym i tym samym genetycznym potomkami dawnej ludności, która mieszkała na tych ziemiach na długo przed mitycznym VI wiekiem i było to jeszcze w odległych latach starożytnych. Jak daleko to sięgało, no zależy pod jakim względem, zależy też które grupy ludności, ale to jest jeszcze wciąż badane. Natomiast języki, te, z których wykształciły się współczesne języki słowiańskie w linii prostej, no, ta ludność
te języki przyniosło. Być może, no to jest akurat moja opinia, nie każdy się z nią zgadza, około trzeciego, być może czwartego tysiąclecia przed naszą erą, tak? Wcześniej według mnie nie, chociaż jestem w stanie ten swój pogląd zweryfikować, ale to na skutek jakichś przekonujących dalszych badań genetycznych, a tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy dopiero na ich początku, dopiero w stadium takim pierwotnym jeszcze tych badań. W zasadzie, proszę Państwa, z mojej strony to wszystko. Tutaj na koniec jest ta dziewczynka, co była na początku, był taki chłopiec. Od razu powiem prawdę, ta dziewczynka nie pochodzi z kraju słowiańskiego, jest to dziewczynka z Indii. Chłopiec tutaj też był na zdjęciu, chłopiec był z Pakistanu, natomiast ta dziewczynka to mi przypomina moją koleżankę z podstawówki. Jest identyczna dosłownie jak ona. I tutaj no, mamy pewne ścisłe podobieństwo między starożytnymi Ariami i ich potomkami, a Słowianami, oraz między językami tych obu ludów, co pokazuje właśnie również genetyka na podstawie dominacji haplogrupy R1a. Z mojej strony wszystko. Tradycyjnie zapytam, jeżeli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, jak będę wiedział. Ja już tutaj zapytam pytanie. Co sądzisz o tej pustce osadniczej? Bo ja ci przeczytam taki fragment, co zrobili starożytni Rzymianie ze swoją gospodarką i może to coś wyjaśni, bo wtedy były czasy, kiedy najpierw aureus był ze złota, a później to fałszowano, czyli ci rządzący robili to, co teraz, czyli na końcu już te monety miały tylko taką wartość wbitą na nich, a tego kruszcu już nie miały. I w pewnym momencie to już nie działało i cesarz Dioklecjan wprowadził takie... Archeolodzy odkryli takie tablice, na których było 1000 rozmaitych produktów i ich ceny. I to były te ceny maksymalne za ich nieprzestrzeganie, karano śmiercią, za gromadzenie produktów i nieoferowanie ich na rynku, też karano śmiercią. Ja przeczytam Państwu, co się wtedy stało. Taki jeden z ówczesnych jakby autorów, który w tamtych czasach pisał, on opisał, jak to po prostu ludzie zrobili, usiłował wprowadzić ustawę normującą ceny towarów. Wtedy dla małych i błahych rzeczy wiele krwi się polało, a towary się ze strachu nie ukazywały i jeszcze większa zapanowała drożyzna, aż ustawa z samej konieczności po zniszczeniu wielu ludzi zniesiona została. To były czasy, kiedy gospodarka upadła, czyli ta pustka osadnicza. Ludzie z miast musieli się udać na wieś, bo po prostu miasta straciły sens. Pieniądz nie miał wartości. Było też wiele różnych czynników, ale ta 1000% inflacji. Proszę sobie pomyśleć, Państwo mają 1000 złotych i przychodzi inflacja, kiedy taka, że Państwo z tego miliona, Państwo mają już tylko złotówkę. To co Państwo robią? Tak, mają Państwo dom wartości 1000000 złotych, że mają tylko wartości domu 1000000 złotych i ta inflacja powoduje, że ktoś Państwu zabiera ten 1000000 złotych w zasadzie, bo co to jest złotówka? No to czy możliwe jest, że ta pustka osadnicza to była ta totalna bieda, kiedy tak naprawdę no, ci ludzie po prostu może z samej biedy jakoś znikli po prostu. No, ta gospodarka mogła tak upaść. Czy to jest możliwe? Takie pytanie tak do wszystkich, nie tylko do prowadzącego. Ekonomista pyta. Ktoś chce odpowiedzieć? Pytanie nie tylko do mnie, to ja jestem gotów udzielić głosu komuś z publiczności. Adamie, ja już o tym pisałem w jednym ze swoich artykułów, a powoływałem się na książkę profesora z Oxfordu, Briana Warda Perkinsa, który napisał, że właśnie w okresie upadania Cesarstwa Rzymskiego w całej niemal Europie zapanował kryzys gospodarczy. I to nie tylko tak, że to były tylko na ziemiach Słowiańszczyzny Zachodniej, że to tylko tutaj był jakiś kryzys i że tylko tutaj nastąpiło jakiś ubytek ludności, bo nastąpił ubytek ludności, nie ma co do tego wątpliwości. Wynika to zarówno z badań archeologicznych, jak i również z zapisów kronikarskich, że przecież ludność, która tutaj mieszkała, a mowa na przykład o Wandalach czy o Swebach z Połabia, po prostu opuściła w jakimś stopniu tę ziemię.
ale też z zapisów niektórych kronikarskich wynika, że część tej ludności tutaj jednak została. Tak? Ostatnio są odkrywane coraz to nowe stanowiska archeologiczne i one podważają jakąś pustkę osadniczą. Ja tutaj powołam się też na nazwisko profesora Tadeusza Makiewicza z Poznania, który powiedział, że w świetle najnowszych badań archeologicznych powstałych w wyniku budowy autostrad, między innymi tutaj niedaleko w Konarzewie pod Poznaniem, gdzie na trasie autostrady A2, to stwierdzono, że jednak istnieje jakaś ciągłość kulturowa między dawną kulturą przeworską, a późniejszą kulturą, jak ją się umownie nazywa, kulturą praską, tak? Czyli że zubożenie nastąpiło nie tylko jakby między jedną a drugą kulturą, ale również w schyłkowej fazie kultury przeworskiej, czyli tej starożytnej, nastąpiło pewne zubożenie tej kultury, tak? Mało tego, Ward Perkins, o którym wspomniałem, pisze o kryzysie na Wyspach Brytyjskich, że tam również nastąpiła wielka bieda, nastąpiły pewne zmiany kulturowe, nastąpiło wyludnienie niektórych osad. Są to fakty dotyczące całej Europy, a nie tylko Polski. Tylko pytanie, dlaczego pisze się w zasadzie tylko o Polsce, że tutaj nastąpiła taka wymiana ludności czysta, a nie tylko o innych ziemiach akurat. Także no, nie ulega wątpliwości, że część ludności opuściła te ziemie i nie ulega wątpliwości, że nastąpił kryzys gospodarczy, a w ślad za tym poszło po prostu zubożenie kultury materialnej. Jeszcze takie pytanie do tych znalezisk Tolenze, do Łęży. Wtedy w kronice Prokosza, która jest podważana przez wielu, ale tylko w zasadzie w tej kronice jest opisany jakiś władca Wiendal i datowany, czy Wandal. I to się mniej więcej kończy w tym roku 1250, bo tam są też te daty podane. No i to się kończy, tak? To jest koniec tej epoki tych władców takich pierwszej listy władców, potem jest jakaś przerwa i następują kolejni władcy, ale na tej bitwie do Łęży, dla mnie to jakby znaleziono coś takiego, co może, już wspomniałem o tym podczas swojego, pomyliłem daty co prawda chyba wtedy, ale podczas swojego wystąpienia wspomniałem o tej bitwie w do Łęży, że mi to tak się zgrywa z tymi datami z tej kroniki Prokosza, która jest podważana przez wielu, bo też nie wiadomo skąd ona dokładnie pochodzi. Znaleziono ją na jakimś kramie jako papier pakowy, jakiś generał to odkrył po prostu. Jakieś źródło dosyć dziwne na kronikę. No i takie mam pytanie, czy coś może być prawdziwego w tej takiej dziwnej, nietypowym zapisie na papierze pakowym? Powiem ci szczerze, że nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, nie zgłębiałem tego tematu. O tej informacji usłyszałem dzisiaj pierwszy raz od ciebie podczas twojego wykładu pierwszego. I co mogę powiedzieć? No tylko tyle, że spróbuję się przyjrzeć w przyszłości tej sprawie i może coś więcej będę wiedział. Na tą chwilę mogę powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, może, być może, tylko tyle, nie? Także w zasadzie moja wiedza jest tutaj żadna, jeżeli chodzi o tą informację. Pozwolę sobie od kwestii organizacyjnej zacząć. Pan Makuch nie dojedzie. Proszę? Pan Makuch nie dojedzie. Więc sytuacja jest taka, że możemy sobie przedłużyć, mi się wydaje, taką swobodną choćby dyskusję, rozmowę. Szczerze mówiąc, właśnie na takim rozwiązaniu mi też bardzo zależało. Chciałem dostrzec analogie związane z interdyscyplinarnym podejściem do historii i nawiążę tutaj do fragmentu prezentacji Adama, jak i również pana. Otóż połączyłbym dwie kwestie. Był slajd pokazujący jakby zagęszczenie haplogrupy R1A1 na ziemiach Niemiec oraz Austrii. Jakby oczywiście pokazujący, iż im bardziej na zachód, było to tylko już wyspowo. Z pewnymi, znaczy z wątkiem, który poruszył Adam mówiąc o Samonie. Pokazany wówczas był slajd
jedyny zachowany, można powiedzieć, grafika Samona z charakterystycznym herbem na tarczy, mianowicie poraj. Poraj to jest biała róża, ewentualnie ogólnie róża. I ja swego czasu zrobiłem jakby taką charakterystykę, jak tutaj pan Adrian Leszczyński związany z R1A1, ja zrobiłem z perspektywy poraju. Poraj był właśnie herbem charakterystycznym dla państwa wielkomorawskiego i dla rodów książęcych oraz królewskich. I występowanie poraja jest największe zagęszczenie właśnie Czechy, Morawy, Śląsk, Łużyce i później już tylko jeszcze również Panonia, właśnie tam praktycznie cały obszar Austrii, wyspowo Węgry współczesne i wyspowo zachodnie Niemcy. Co właściwie na dobrą sprawę pokrywałoby się z pana właśnie tym slajdem dotyczącym R1A1, jeśli chodzi o właśnie Niemcy i Austrię. Sumując, wydaje mi się, że to, co chciałem powiedzieć, iż to, czego właśnie brakuje w współczesnej nauce ogólnie, to umiejętność podejścia interdyscyplinarnego łączącego w sobie różne właśnie działania. W tym przypadku choćby heraldyki z R1A1, które pokazują wyraźnie na pewne jednak migracje i na pewne wpływy i przenoszenia. Zresztą, jeśli chodzi o tą heraldykę związaną z porajem, to sami Niemcy nawet przyznają, że u nich takich herbów nigdy nie było i że one były zawsze i wyłącznie tylko pochodzenia właśnie czesko-morawskiego. Ktoś chce się jeszcze chce dodać coś? Chciałem coś zapytać. Ten pan. Trzeba włączyć mikrofon. Chciałem pana zapytać, czy panu coś wiadomo na temat, powiedzmy, kwestii czy możliwości podjęcia badań genetycznych pierwszych Piastów, czy w ogóle dynastii Piastów, bo no, zapewne pan wie, że tą dynastię ludzie łączą jakby z różnymi jakby takimi no, grupami, a to z Wikingami, a to z Księstwem Wielkomorawskim. No różne są jakby takie, powiedzmy, tezy czy historie, a takie badania no z pewnością jakby przynajmniej mogłyby odpowiedzieć chociażby częściowo, czy rzeczywiście ta dynastia no była taką rdzędną dynastią, czy rzeczywiście oni skądś przybyli i jakby no przyczynili się do powstania, czy do organizacji jakby no państwa Polan. Już o tym pisałem w jednym ze swoich artykułów. Otóż takie badania ukazały się rok temu, bądź dwa lata temu. Natomiast no ja uznaję te badania jako za niedostateczne. Zbadano dwóch książąt mazowieckich, Janusza, tak, i drugiego księcia, jego brata bodajże. Wyszło, że faktycznie są ze sobą spokrewnieni i określono haplogrupę, samą haplogrupę. Wyszło, i tu teraz rozpętało to burzę, wyszła haplogrupa R1b, a więc ta charakterystyczna dla Europy Zachodniej. Natomiast powiem tak, no dla mnie te badania jeszcze niczego nie przesądzają, dlatego że haplogrupa R1b, co zresztą w tym artykule napisałem, była obecna w Polsce również już na 3000 lat przed naszą erą. I teraz pytanie, czy ci Piastowie o tej haplogrupie, tylko tak jak powiedziałem, określono tylko R1b i żadnej mutacji, nic więcej nie wiemy, także no informacja jest praktycznie żadna. Czy faktycznie ta ludność, ci Piastowie pochodzili od tych R1b i przybyli tutaj wraz właśnie z Wikingami, z Niemcami, czy tam z kim tam? Czy to pochodzili od tych przedstawicieli tej haplogrupy, którzy zamieszkiwali już Polskę w trzecim tysiącleciu przed naszą erą? Tutaj głównie akurat były zbadane stanowiska kultury Pucharów Dzwonowatych i akurat tam faktycznie głównie wychodzi R1b i no pytanko, no czy to są potomkowie tych właśnie tej ludności z tej kultury, czy to są potomkowie przybyłych później jakichś tam, nie wiem, książąt, osadników, czy wikińskich, wikingów, czy też Niemców, czy jakichś innych zachodnich Europejczyków. Że aby to określić, to trzeba niestety dokładnie zbadać te gałęzie. Nie wiem. Nie wiem, podobno bada się również jeszcze innych. Trzeba również porównać te właśnie ich geny z innymi Piastami, tak? Czy pokrywają się? Czy to są, faktycznie są ze sobą spokrewnieni?
Może ja teraz tutaj zadam takie pytanie, bo znalazłem ten list, który wysłałem do pana Detlefa Jansena, który kierował tymi badaniami. Badaniami właśnie nad Właśnie. To mu napisałem coś takiego, że w dwóch kronikach, w tym w kronice Mierzwy, jest wymieniony zagadkowy władca, który się nazywał Wandal albo Wiendal. I według tej kroniki Prokosza, która według mnie nie wiadomo, czy jest pewnym źródłem, jest, ja napisałem mu, że nie jest pewnym źródłem, miał on rządzić w roku od roku 1272 przed Chrystusem. Czyli według mnie musiałby też mniej więcej w tym okresie rządzić, bo wtedy się kończy ta cała, jakby ta pierwsza dynastia tych władców, powiedzmy tego czegoś, co się nazywa Lechią. Tak? A nie piszę tam, że to była konkretnie ta Lechia, ale w tej kronice tych władców lechickich, ten Wandal, Wiendal i w tej kronice Mierzwy, no i wtedy mamy te znaleziska z tej Dołęży, Tollensetal, to się tak nazywa. No, my już mamy dwie kroniki, tak, które o tym donoszą, że znalazłem dodatkową i próbowałem tego pana Jansena przekonać, żeby dał mi jakąś odpowiedź, ale nie dał żadnej. Także, no, tutaj no, nie chcą też odpowiedzieć, może nie wiedzą po prostu. Może wiesz co, genetycy po prostu nie chcą za bardzo wchodzić w te kompetencje historyków i archeologów. Trochę mu się nie dziwię. Po prostu wykopali kości w ziemi, zbadali DNA, zbadali podobieństwo do współczesnych populacji. Na tych ich rola się kończy. Natomiast łączenie to z kroniką prawdziwą czy nieprawdziwą, z taką czy inną, czy z dwiema kronikami, czy z trzema nawet, no przekracza ich kompetencje i oni nie chcą w to wchodzić. Nie czują się pewnie na siłach, także to ja im się kompletnie nie dziwię. Czy jeszcze jakieś pytania może? Jakaś dyskusja, coś ktoś chce powiedzieć? To ja powiem tak teraz trochę o tych Ariach. Limis Lucus, tam był Gaj Limijski, w którym kapłan prowadził obrzędy w stroju niewieścim. Tak opisał to Tacyt bodajże w swojej Germanii. I tam jeszcze więcej takich szczegółów padało. I jeszcze tam był opis tego, że powyżej właśnie tego Sierakowa, ten Limis Lucus, ta miejscowość, to według tej mapy, jak to odczytano, to jest Sieraków lub 10 kilometrów dookoła. I powyżej tego mieli mieszkać ci Ariowie. Nie wiem, czy kiedyś się sprawiłeś jakieś badania ludzi z tamtych terenów, bo to mnie też ciekawi, bo ja sam pochodzę z tamtych terenów, moja rodzina i tak. Z których dokładnie? To jest między Wartą a Notecią, na północ od miasta Pniewy, Wronki, aż do Czczankowa, to jest te lasy, Puszcza Notecka. No nie spotkałem się, ale jak pewnie wiesz, w dawnych zapisach były wielokrotnie wspominano o plemieniu Hariów, tak? Tak. A często było tak, że literka H była ujmowana. Jako nie ma. Także no można ich łączyć z Ariami. To znaczy, nie wiem, czy można, czy nie można, no to już jest kwestia interpretacji, tak? No, natomiast jako ciekawostkę można to zawsze podać. No na tych całych Ariów powołali się ci wszyscy zwolennicy tego pangermanizmu, jakichś tam takich różnych ideologii bardzo dziwnych i bardzo radykalnych. Mi to też dziwi w zasadzie, bo w zasadzie takie... No, wykorzystywano to politycznie i to w bardzo kontrowersyjny sposób i też mnie to dziwi, że akurat wybrano jakichś wojowników, którzy walczyli nocami. Czemu? Znaczy, powiedziałeś akurat, to wykorzystywali to politycznie, trzeba to powiedzieć, Niemcy, tak? Przed drugą i przed pierwszą wojną światową. Czy próbowali wykorzystywać? No, ta nauka niemiecka, pochodząca właśnie z tamtego okresu, która dalej ma swoją kontynuację na no niestety polskich uniwersytetach, ale również i światowych, no w jakimś stopniu została skompromitowana, ponieważ tak jak właśnie niemieccy szowiniści mówili o tym, że Ariowie to jest czysta rasa, ta germańska, ta nordycka, to dzisiaj nauka nowoczesna podważyła te dyrdymały niemieckie, XIX-wieczne, dosyć głupiutkie, mówiąc wprost, ponieważ no wyszło akurat podobieństwo Ariów ewidentne do Słowian, a nie do
Germanów. Mało tego, osoby, które się na tym troszeczkę już liznęły tej genetyki, no akurat wyszło, jak mówiono o tej czysto prawdziwej rasie germańskiej, nordyckiej, że Germanie to prawdziwi czystej krwi Nordycy, Aryjczycy, tak, no zostało to podwójnie skompromitowane, ponieważ z badań genetycznych, ale też z badań językowych wychodzi, że języki germańskie są językami mieszanymi, czyli powstałymi ze zmieszania jakichś innych, dwóch przynajmniej języków, jak się potem okazało, prawdopodobnie trzech. No i genetyka również pokazała, że jednak Skandynawowie głównie, skąd mieli Germanie się wytworzyć i prawdopodobnie się wytworzyli, no są zbiorem, są mieszaniną trzech różnych etnosów, których możemy utożsamiać z trzema różnymi grupami genetycznymi, tak? Akurat I1, R1B oraz R1A. No i mamy tutaj fakty, że pokrywa się również słownictwo współczesnych języków germańskich. Po pierwsze, mamy słownictwo tożsame czy wspólne z językami italo-celtyckimi. I tutaj faktycznie genetyka odkryła, że duża część Germanów posiada haplogrupę R1B, czyli italo-celtycką. Jest wspólne słownictwo z językami słowiańskimi i tutaj faktycznie duża część Germanów, stąd między innymi taki silny odsetek R1A w Skandynawii i to się pokrywa akurat z językami słowiańskimi, czyli z haplogrupą R1A, oraz mamy słownictwo nie indoeuropejskie, czyli jakieś dziwne, starego, dziwnego, nie zidentyfikowanego języka. I to jest język prawdopodobnie, który wniosła do tego ludność o haplogrupie I. Głównie I1 akurat, choć I2 również w jakiejś tam części. No i no, ta ideologia, ta pseudonauka niemiecka, która do dzisiaj zbiera no, przykre żniwo również w Polsce, no, została skompromitowana, ponieważ nie było żadnych czystej krwi Germanów, bo są to po prostu jednym słowem mieszańcy. Nawet mało tego, jeden z niemieckich językoznawców, Sigmund Feist, powiedział na początku XX wieku bodajże, że wykrył, że języki germańskie są istotnie mieszaniną językową. Języka indoeuropejskiego z jakimś językiem nieindoeuropejskim. No, genetyka naświetliła tą kwestię jeszcze wyraźniej, no i wyszło, że to jest mieszanina dwóch języków indoeuropejskich, italo-celtyckich i prasłowiańskich, z językiem nieindoeuropejskim, czyli w jakimś stopniu potwierdziła to, co mówił Feist, ale jeszcze dodatkowo jakby pokazała, że to nie był jeden język indoeuropejski, ale dwa języki indoeuropejskie. I tyle, także no jeżeli chodzi o o podważanie tych mitów, które panują do dzisiaj w historii czy w nauce, no to nowa nauka zupełnie podważa pewne rzeczy i naświetla, pokazuje w innym świetle te sprawy. Jeszcze mam takie pytanie, co sądzisz o tych danych ze współrzędnych zapisanych w starych mapach kartograficznych? Bo tu w okolicy jest takie miejsce, które się nazywa Askiburgion Oros na mapie tego Klaudiusza Ptolemeusza i nie wiadomo, czy to jest stary zamek koło Książa przy Wałbrzychu, czy to jest Góra Ślęża. Są różne teorie, ta mapa jest taka niedokładna tak naprawdę, bo tych danych się nie da tak dokładnie przepisać. Co sądzisz o tych antycznych opisach etnograficznych z podanymi współrzędnymi geograficznymi, bo to daje dużo wiedzy tak naprawdę na temat dawnych obyczajów na tych terenach. Adamie, miał powstać nawet artykuł, który o kilku tych nazwach miał wspominać. Ja wspomnę tylko chyba o jednej. Tam jest taka nazwa w Czechach, Brodentia bodajże, tak? Dobrze mówię? Brodentia. Nawet możemy to sprawdzić. I mówiono, że to chyba nazwa celtycka, czy taka, owaka. Natomiast mapa, naukowcy współcześni, którzy dokonali właśnie geograficznego określenia tej miejscowości, no bardzo blisko pokrywa się z miejscowością Brody w Czechach, przy granicy z Niemcami akurat, nie? Akurat tutaj nie ma tego. To jest gdzieś, albo może to jest tutaj, chyba może to.
Strakonice, no nie. No akurat tutaj nie znajdziemy, natomiast no, jest jakaś tutaj podobna nazwa, która może mówić właśnie o tym, że faktycznie jest to nazwa o etymologii słowiańskiej, akurat w tym jednym przypadku. Tam jeszcze były jakieś tam inne, ja nawet gdzieś to kiedyś w jakimś komentarzu gdzieś napisałem, że jeszcze dwie jakieś nazwy przypominały współczesne nazwy słowiańskie z tych samych terenów akurat, nie? Ale to mówię, to możemy się umówić, że ja ci to gdzieś prześlę na maila, nie? Dobra. Okej. Okay. Czy wszystko już? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? No myślę, że wszystko. No, czekamy tak naprawdę na kolejne badania, tak? Genetyczne, na kolejne materiały. Czekamy i doczekać się nie możemy, ale to już nie od nas zależy, nie? No ale no. W końcu prędzej czy później naukowcy tak. Mówią, że dla nich się liczą poważne artykuły, a poważne artykuły mają to do siebie, że naukowiec jest zmuszony w tak zwanych załącznikach podać tak naprawdę informacje te dodatkowe i to będzie po prostu jakby no pewne na 100%. Tu się nie da czegoś schować pod dywan, zakopać i tak dalej. Będzie dostęp stricte do danych, które pozwolą analizować niezależnym badaczom i sprawdzać tak naprawdę wiarygodność analizy. Zgadza się. Ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Thank you.